Pochwalony Jezus Chrystus, witam serdecznie. Może to ujęcie, choć za mną jest piękny widok, nie jest najlepsze ze względu na moją twarz, bo wpatruję się w słońce, ale trochę celowo się wpatruję w słońce. Chcę powiedzieć o dzisiejszym wersecie z psalmu, który mówi: szukajcie zawsze Jego oblicza. I to patrzenie na Jego oblicze, oblicze Pana Boga, to jest jak wpatrywanie się w słońce. I dla naszych nieprzyzwyczajonych oczu nie jest to wygodne, nie jest to komfortowe. Ale ten psalm łączy ze sobą pierwsze czytanie i Ewangelię. W pierwszym czytaniu mamy Piotra, który uzdrawia razem z Janem człowieka chromego od urodzenia. I zanim to robi, to mówi do niego: popatrz na mnie, popatrz, popatrz na moją twarz, popatrz mi w oczy. Znów element patrzenia, wpatrywania się, popatrz mi w oczy. Wiemy, że kontakt człowieka z człowiekiem rozpoczyna się od spojrzenia na niego i że kiedy chcemy się upewnić, że ktoś nas słucha i jest na nas uważny, to również patrzymy, czy on na nas patrzy, czy rzeczywiście jesteśmy skomunikowani ze sobą wzrokiem. I wzrok, patrzenie, które chce zejść dalej, głębiej niż tylko to, co powierzchowne, bo wiemy, że oczy są zwierciadłem duszy, więc otwierając oczy i wpatrując się, jesteśmy w stanie wyczuć pewnie coś więcej. I w tym wzroku Piotra być może jest coś więcej niż tylko zwykłe popatrzenie na tego chromego i zaprasza do tego samego, tego człowieka, do popatrzenia. A może chodzi o odkrycie tego, że Piotr nie będzie uzdrawiał tego człowieka własną mocą. Jakby popatrz na mnie, to znaczy zobacz we mnie też Boga, który chce przeze mnie zrobić dla ciebie coś dobrego. To trochę jak każdy ksiądz, który w Eucharystii mówi: to jest ciało moje, choć pokazuje Jezusa, pokazuje kawałek chleba, ale mówi: to jest ciało moje. Wypowiada te słowa, które Jezus wypowiedział. I mamy uczniów, którzy uchodzą z Jerozolimy do Emaus w Ewangelii i trochę tak, jakby oni nie chcieli tam patrzeć na to, co się dzieje w tej Jerozolimie. Ciekawym jest to, że oni nie uciekają wcale w Wielki Piątek, a tam się działy rzeczy tragiczne. Jezus umiera na krzyżu, Jezus ginie w męczarniach, jak Łotr, ostatni z ostatnich. Może tam jest właśnie to omega. Jezus, nazywamy go Alfą i Omegą, może to jest Omega, ostatnia litera alfabetu, jest ostatni z ostatnich. I uczniowie uciekają z Jerozolimy, są w drodze do Emaus, być może to nie miało być miejsce docelowe, może stamtąd chcieli iść dalej, a tu tylko przenocować. Ale wydaje się, jakby rzeczywiście nie chcieli patrzeć. I na co patrzeć? Tak naprawdę na żyjącego. Ponieważ oni uciekają w niedzielę wielkanocną, w poranek czy w ciągu dnia zmartwychwstania i faktem śmierci Jezusa są zasmuceni. O tym mówią temu wędrowcowi, ale mówią, że prawdziwe przerażenie to było wtedy, kiedy kobiety przyszły i powiedziały, że On żyje. Tam, gdzie objawiło się życie, to ich przeraża. Jakby nie chcieli spojrzeć na żyjącego, jakby chcieli uciec od tego, na własnych nogach. Te własne nogi otrzymuje chromy z pierwszego czytania. Oni na tych własnych nogach uciekają. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Szukajcie żyjącego, który objawia się w człowieku. Tak jak dla tego chromego Jezus, żyjący Bóg, objawił się w spojrzeniu i w słowach Piotra, tak dla tych uczniów objawiał się w tym, co przyniosły kobiety, jaką wieść przyniosły, ale też objawił się w tych wydarzeniach, które tam były. A one nie były łatwe. Męka, śmierć i wskrzeszenie zmartwych. Męka, śmierć. Widzieć Boga we wszystkim. We wszystkim, co jest wokół mnie, co jest za mną, co jest przede mną, to, w co się wpatruję. Widzieć Boga w tej rzeczywistości wokół nas, ale widzieć Go też we mnie i przede wszystkim we mnie, w sobie samym, w tym, kim ja jestem. Widzieć Go w drugim człowieku, bo tam On się objawia najbardziej.
Szukajcie zawsze Jego oblicza. Szukajmy Go razem. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego.